Cześć, z tej strony Daniel, witajcie na kanale SpyOptika. Nie było nas kilka miesięcy na tym kanale. Wracamy z recenzją sprzętów optoelektronicznych, a także gadżetów outdoorowych. W tym odcinku przyjrzymy się ciekawemu bardzo modelowi lornetki termowizyjnej marki ATN. To model Binox X4T. Serdecznie zapraszam na test. Zanim jednak przejdziemy do recenzji modelu, słów kilka na temat marki. To ATN, czyli American Technologies Network, amerykańska firma, która specjalizuje się w produkcji sprzętu Thermo Inocto od tak naprawdę połowy lat 90. Od tego momentu stała się mniej więcej liderem w branży, zaopatrując w sprzęt nie tylko myśliwych czy entuzjastów outdooru, ale również profesjonalistów, mam tu na myśli wojsko i służby specjalne na całym świecie. Model ATN Binox 4T występuje w kilku wersjach i tutaj zmianie ulegają dwa zasadnicze parametry dla termowizji dalekosiężnej. Przede wszystkim rozdzielczość sensora, mamy dwie opcje do wyboru, 384 albo 640, i zmianie ulega także powiększenie cyfrowe, mamy dwie opcje do wyboru, 1,5 do 15 i 2,5 do 25. Skupiamy się w tym odcinku na tym najbardziej zaawansowanym modelu, który umożliwia powiększanie obiektu aż 25 razy. Warto również dodać, że obydwie wersje posiadają te same zaawansowane funkcje, takie jak wbudowany dalmierz laserowy, czy na przykład możliwość nagrywania czy strumieniowania wideo w wysokiej rozdzielczości. Dobra, przechodzimy do konkretnego testu. To co widzicie to opakowanie lornetki ATN Binox 4T, czyli konstrukcji, która charakteryzuje się dosyć solidną i ergonomiczną budową o wymiarach 24 cm długości i o łącznej masie ponad 1 kg, dokładnie jest to 1,12. Ta waga powyżej 1 kg nie jest jakimś tutaj atutem tego sprzętu, natomiast warto pamiętać o możliwościach detekcji do prawie 3000 metrów, i oczywiście tych powiększeniach, także nie mogło być inaczej w tym przypadku. Lornetka występuje w dwóch wersjach kolorystycznych, w takiej czarno-szarej obudowie albo w takiej, jakiej teraz widzicie, czyli w takich odcinach zielonkawych. Jest oczywiście odporna na warunki atmosferyczne w pełni, co czyni ją idealną do pracy w różnych środowiskach, od niskich temperatur po wilgotne warunki. Binox 4T został wyposażony w zaawansowany czujnik termiczny generacji czwartej o rozdzielczości 640x480 pikseli, który zapewnia wyraźny obraz termiczny w rozdzielczości 1280x720. Czujnik, czy tak naprawdę sensor, działa z częstotliwością odświeżania obrazu na poziomie 60 Hz, co jest naprawdę dosyć precyzyjnym wykrywaniem ciepła. Wysoka częstotliwość odświeżania obrazu w połączeniu z świetnymi parametrami sensora pozwala na precyzyjne wykrywanie ciepła na dystansie do 1950 metrów, na rozpoznanie obiektów na dystansie do 800 metrów i na szczegółową identyfikację na odcinku mniej więcej 475 metrów. Zakres powiększania w tym modelu wynosi od 2,5 do 25 razy, co pozwala na zbliżenie i obserwację szczegółów nawet z bardzo dużych odległości. Tutaj producent podaje taką bardzo ogólną liczbę 3000 metrów, natomiast oczywiście to, co wam wcześniej powiedziałem, jest zdecydowanie bardziej konkretne. Lornetka posiada wbudowany dalmierz laserowy o zasięgu od 5 do 1000 metrów z precyzją pomiaru do plus minus 1 metra. Dzięki temu użytkownik może dokładnie oszacować odległość do celu, co jest oczywiście nieocenioną pomocą dla myśliwych i taktyków. Na pokładzie Binoxa mamy wbudowany rejestrator wideo, który umożliwia jednocześnie nagrywanie i strumieniowanie wideo w rozdzielczości 1280x960 przy 60 klatkach na sekundę, także obraz będzie bardzo płynny. Sprzęt obsługuje karty micro SD o pojemności do 64 GB. ATN wypuścił specjalną, dedykowaną aplikację o nazwie ATN Obsidian 4, która służy do połączenia nie tylko z lornetkami termowizyjnymi, ale również z na przykład celownikami serii Thorn. Jest dostępna w wersji darmowej na platformie iOS i na Androidzie i umożliwia użytkownikom w zasadzie pełną kontrolę nad urządzeniem. Moje osobiste wrażenia skorzystania z tej aplikacji są przeciętne, szczerze powiedziawszy. Widziałem lepsze aplikacje dla operatorów sprzętów termowizyjnych, na przykład aplikacje od Pulsara, czy chociażby od marki AGM. Natomiast ta aplikacja tak naprawdę umożliwia użytkownikowi pełną kontrolę nad swoim urządzeniem. Tutaj mówimy o strumieniowaniu wideo na żywo, jest opcja nagrywania i przechwytywania filmów oraz zdjęć, jest kontrola ustawień lornetki w zdalny sposób, czyli można zmienić różne parametry, jak tryb obrazu, ustawienie zoomu, a także przeprowadzić kalibrację dalmierza laserowego. Można zdalnie sterować i aktualizować oprogramowanie, czyli aplikacja pozwala na aktualizację software'u, zdalne sterowanie funkcjami, co jest oczywiście bardzo przydatne w sytuacjach, gdy dostęp do lornetki jest mocno ograniczony. Binox 4T bardzo dobrze wypada na tle innych lornetek, jeśli chodzi o łączny czas pracy. Tutaj dzięki wbudowanemu akumulatorowi
litowo-jonowemu jest możliwa operacja w terenie do 16 godzin bezpośrednio na jednym naładowaniu, co pozwala na długotrwałe użytkowanie bez konieczności właśnie doładowywania. Akumulator jest wbudowany, także ładowanie tego ogniwa odbywa się poprzez podpięcie kabla do sieci, interfejs USB typu C. Połączenie się z aplikacją mobilną Obsidian 4 jest możliwe dzięki wbudowanym modułom Wi-Fi i Bluetooth, które są na pokładzie tej lornetki. No i właśnie umożliwiają te wszystkie funkcje, o których Wam wcześniej powiedziałem. Lornetka, poza oczywiście przechwytywaniem obrazu, robieniem szybkich fot, posiada również wbudowany mikrofon do przechwytywania dźwięku, który można z poziomu ustawień lornetki wyłączyć. Co jest bardzo istotne również w tym modelu dla strzelców, to wymiana informacji balistycznych. BIGS to wynik wieloletnich badań i rozwoju. Technologia ta pozwala na współpracę systemów, wymieniając cenne dane, aby ułatwić precyzyjne obliczenia podczas np. strzelania czy eliminowania konieczności kompensacji trajektorii. Łączenie urządzeń z BIGS jest naprawdę proste i niezależne od dodatkowych aplikacji, co oznacza, że nie potrzebujesz dodatkowego sprzętu. Nawet jeśli nie posiadasz lunety AT&T Smart HD, BIGS oferuje te same funkcje z tradycyjnymi lunetami optycznymi za pomocą aplikacji Laser Ballistics. Amerykański producent zastosował w Binoxie, ale nie tylko w tym modelu, kolejną innowacyjną funkcję, która można powiedzieć, że zmienia sposób polowania na bardziej taki społeczny aspekt. Dzięki urządzeniu ATN z wbudowanym laserem można oznaczać zwierzynę, a jej lokalizacja automatycznie pojawi się na mapie w aplikacji na telefonie oraz na innych urządzeniach ATN podłączonych do tej samej sieci. Co to oznacza? Mniej więcej tyle, że użytkownicy urządzeń ATN Smart zobaczą mini radar w polu widzenia, który wskaże względny kierunek i odległość do oznaczonego celu. No i ta funkcja jest szczególnie przydatna w grupowych polowaniach, które umożliwiają współpracę między członkami zespołu. Kolejny feature na pokładzie to funkcja wbudowanego iluminatora IR, zaprojektowana z myślą o sytuacjach, w których członkowie zespołu, z którymi poruszasz się w terenie lub po prostu twoi kumple myśliwi, korzystają z noktowizji. Dzięki temu iluminator podświetla obszar, co ułatwia im dostrzeżenie celu, zapewniając wsparcie w ciemnościach. Przydatna sprawa, przydatna szczególnie przy wspólnych działaniach nocnych, gdy dokładne zlokalizowanie celu przez wszystkich uczestników jest niezwykle kluczowe. W Binoxie bardzo dobrze działa regulacja rozstawu źrenic, podobnie jak w standardowych lornetkach optycznych. Dzięki tej funkcji każdy użytkownik może dopasować ustawienia rozstawu soczewek do swojego wzroku. Wdrożono kilka również innych funkcjonalności, jak na przykład akcelerometr, który pozwala na dokładne monitorowanie ruchu i orientacji urządzenia w przestrzeni. Drugą funkcjonalnością jest żyroskop 3D, czyli czujnik wykrywający i mierzący prędkość kątową w trzech osiach X, Y, Z. W polu widzenia operatora w lornetce Binox znajduje się również elektroniczny kompas. Zdanie może automatycznie wskazywać północ i dostarczać dodatkowych danych, takich jak na przykład pozycja czy kąt pochylenia, oczywiście ułatwiając nawigację w trudnych warunkach. Poza jednostką operacyjną, czyli w tym przypadku lornetką, znajduje się również ściereczka do czyszczenia optyki, miękki case, opakowanie futerał na lornetkę, kabel połączeniowy typu USB-C, a także dedykowany od producenta pasek do zamontowania bezpośrednio do lornetki. Binox 4T objęty jest 3-letnią gwarancją producenta. Gwarancja ta obejmuje wady materiałowe i produkcyjne, natomiast pamiętać należy o tym, że nie dotyczy ona uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania termowizji, jakichś przeróbek, napraw partyzanckich czy stosowania urządzenia w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem. I jeszcze ważna informacja, sprzęt recenzowany w tym odcinku dostępny jest w sklepie internetowym spy-optic.pl, także jeśli jesteście zainteresowani szerszym opisem, a także większą ilością szczegółów, chcecie ten sprzęt kupić na raty, czy też bezpośrednio, to śmiało. Prowadzimy również jako jedni z nielicznych serwis termowizyjno-noktowizyjny, jest to serwis optoelektroniczny, mamy ludzi, którzy wiedzą, jak naprawiać tego typu konstrukcje. Słuchajcie, to już wszystko w tym odcinku. Dzięki, że dotrwaliście do końca. W kolejnych materiałach przyjrzymy się pozostałym sprzętom termowizyjnym marki ATN. Jeszcze na naszym kanale żadnych recenzji tego producenta nie mieliśmy. Także w kolejnym odcinku pojawi się prawdopodobnie recenzja monokularu obserwacyjnego z tej bardziej budżetowej półki. A w kolejnych filmach przejdziemy do recenzowania celowników. Wielkie dzięki, trzymajcie się czołem. Hej!